Uciekaj z krzaty! Dajesz mi wyboru. Cztery zwierzęta, jedno na drugim. Jak nazywała się ta przypowiastka? Muzykanci z Blaviken. Właśnie. Ty też masz jakieś związki z tym miastem, nie? Mhm. Ale to nie ma nic wspólnego z bajką. Oj, Geralt, Geralt. A mówią, że to ja jestem okrutna. Błędny ognik. Chyba chce mi coś pokazać. Uważaj, nie można im ufać.
Ten rycerz nie wygląda jak z bajki. Ciekawe, jak się tu zabłąkał. Dawniej co jakiś czas natykałyśmy się na takiego Zamrietu. Błędnych rycerzy jest więcej niż księżniczek. Więc niektórzy zakradali się do bawialni i wchodzili tutaj w poszukiwaniu swojej damulki z bajki. A potem dopadły ich skrzaty. Co za ironia. To wieża długowłosej? Zgadza się. Jeszcze wyższa niż ją zapamiętałam. Czekaj. Pamiętasz, co Juzio mówił o trzeciej fasolce? Jest u łysego parobka głęboko pod ziemią. Tak, to musi być to. Chodź. Zawsze wchodziłyśmy na górę po warkoczu, ale nigdzie go nie widzę. Dziwne. Znajdziemy inne wejście. Tu można by się podciągnąć, potem przeskoczyć. Skoro tak mówisz... Ja poczekam na dole. Spinaczka to nie jest moja mocna strona. Ciało księcia. Próbował uwolnić długowłosą, ale skręcił kark.
Proszę, żółta fasolka. Jednak opłaciło się to całe wspinanie. Jak? Fasolkę mam, ale długowłosa. Znudziło jej się czekanie na księcia na białym koniu. Dziwisz jej się? Dzisiejsi faceci. Mięczak i modnisie. I dlatego właśnie wybrałaś sobie wampira? Detlaf. On był narzędziem. Tylko i wyłącznie. Szkoda, że o tym nie wiedział. Nikomu nie można ufać. Ja się tego nauczyłam już dawno temu. Teraz jego kolej. Po tym wszystkim, co zaszło, nie boisz się spotkania z Detlafem? Poradzę sobie z nim. Skąd ta pewność? Ty na niego patrzysz jak wiedźmin i widzisz potwora, a ja wiem, jaki jest naprawdę. Możesz być spokojny. Dobra, chodź. Jeszcze trochę i będziemy mogli się pożegnać z tymi cholernymi bajkami.